Forum Kobiet w gminie Międzyrzec Podlaski organizowane jest od 8 lat. Zapoczątkowało je trzy panie, pani Basia Kamińska, pani Krystyna Kokoszkiewicz oraz pani Ewa Piernacka przy współpracy ze szkołą w Krzewicy. Pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca panie. Od początku wydarzeniu patronuje wójt gminy Międzyrzec Podlaski, pan Krzysztof Adamowicz, który oprócz tego, że patronuje, to dba i pilnuje, aby tradycja forum trwała. Od 4 lat obowiązek i ogromna przyjemność organizacji forum przypadła instytucjom kultury, ale my tak naprawdę jesteśmy jedynie koordynatorami, bo forum tworzy cała społeczność gminy Międzyrzec Podlaski i nie tylko. To radni, sołtysi, stowarzyszenia, szkoły, w tym nauczyciele, dzieci, rodzice, przedszkole, ochotnicze straże pożarne, rękodzielnicy, przedsiębiorcy, służba zdrowia, między innymi pani pielęgniarka Antonina, która jest z nami od samego początku. Pozdrawiamy również. Grupy osób i pojedyncze osoby. Z tego miejsca serdecznie wszystkim dziękujemy za cały wkład w Forum Kobiet. W tym roku z racji sytuacji epidemicznej stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem. Chcieliśmy zachować tradycję forum, ale przecież spotkać się w tak dużym gronie dotychczas nie mogliśmy. Dlatego też podjęliśmy działania, poprzez które pragniemy zrealizować kilka funkcji, jakie spełniało i mam nadzieję spełniać będzie w kolejnych latach Forum Kobiet. Dać wytchnienie, przysłowiowe 5 minut dla siebie kobiecie, tu przez organizację Stref dla Kobiet. Dzisiaj na terenie gminy Międzyrzec Podlaski jest wyjątkowa niedziela, wyjątkowy dzień. W przededniu Święta Kobiet zorganizowaliśmy 5 stref dla naszych pań. I kolejno jest to strefa relaksu w Rzeczycy, strefa zdrowia w Halasach, strefa piękna w Misiach, strefa siły w Berezie oraz strefa rodziny tutaj u nas w Wysokim. W każdej ze stref panie mogą indywidualnie skorzystać z porad, z dietetykiem, z kosmetologiem, udać się na relaksujący masaż bądź zabieg na twarz, zrobić sobie rodzinne zdjęcie na przykład z kobietami ze swojej rodziny. Takie atrakcje dzisiaj wymyśliliśmy poniekąd po to, aby podtrzymać tradycję Forum Kobiet na terenie naszej gminy oraz aby dać coś miłego paniom, spowodować uśmiech na ich twarzach. Panie wcześniej zapisywały się na indywidualne godziny do każdej ze stref, no i mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Strefy są otwarte w zależności od miejscowości, od 14 do 18, 19 bądź do 20. Mamy nadzieję, że po zapisach i po listach obecności ze stref skorzysta około 100 pań. Jest to taki nasz gest w tym trudnym czasie, aby wyjść do pani, podtrzymać tradycję. Przez dekoracje okien, jakie pojawiły się w szkołach, świetlicach, bibliotekach, prezentujące cechy kobiet, i tu na ręce dyrektorów szkół serdeczne podziękowania za włączenie się w akcję. Z takim entuzjazmem, radością. Dać poczucie zaangażowania poprzez cegiełki, które miały panie za zadanie złożyć, by otrzymać los i wziąć udział w loterii, oraz poprzez samą loterię z nagrodami, które miały wprowadzić odrobinę adrenaliny, a wreszcie dla wielu pań dać radość z wygranej. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować te cele. A hasłem, jakie przyświeca w tym roku Forum Kobiet, jest fenomen kobiet. Chcieliśmy podkreślić wielozadaniowość kobiet, ich pomysłowość, zdolności organizacyjne, które w dzisiejszych czasach w sposób szczególny ujawniają się. Ich piękno, kreatywność, błyskotliwość i wiele innych wspaniałych cech, które posiadają kobiety. Jednym z kluczowych punktów forum jest nagradzanie i pokazanie kobiet, których aktywność na terenie gminy widoczna jest w sposób szczególny. I tak od kilku lat forum towarzyszy rozstrzygnięcie gminnego konkursu Kobieta Aktywna. Po raz ósmy, tak jak pani dyrektor tutaj podkreśliła, mam zaszczyt spotykać się z kobietami. Mamy wielką radość i przyjemność tworzyć taką wspólnotę gminną, bo przecież na Forum Kobiet od lat docierały nie tylko same panie, ale również radni, sołtysi angażowali się w te przedsięwzięcia. Niewątpliwie w tym roku Forum Kobiet jest szczególne z racji na sytuację epidemiologiczną, ale też cieszy nas ogromnie te wielkie zainteresowanie pań i zaangażowanie się w ten cały proces, bo jak zerkniemy na spiżarnię
Międzyrzecką, gminy Międzyrzec i te przetwory stworzone rękoma naszych pań przekują się w przyszłości na pomoc osobom potrzebującym na terenie gminy. W tym roku w ramach Forum Kobiet poprosiliśmy panie mieszkanki gminy Międzyrzec Podlaski. Okazało się, że nie tylko odzew był od mieszkanek gminy Międzyrzec Podlaski, o to, by zapisały się do loterii. Zapisały się w taki sposób, by podarowały jakiś przetwór własnoręcznie zrobiony. I tak za ten przetwór otrzymywały los, a potem te losy wszystkie brały udział w loterii. Mieliśmy 44 nagrody dla pań dorosłych i kilkanaście dla dziewczynek niepełnoletnich. Zebraliśmy ponad 350 przetworów, tak więc w tegorocznym Forum Kobiet można powiedzieć, że wzięło udział ponad 350 kobiet. I te przetwory zostały tutaj zaaranżowane w bibliotece, teraz jeszcze stanowią dekoracje. I od jutra tak naprawdę każdy, kto zechce, będzie mógł odwiedzić tą naszą spiżarnię gminną, wybrać dla siebie coś z tej spiżarni i mamy jeszcze taką puszeczkę, w którą można wrzucić pieniążek, by dołożyć się do prezentu, mam nadzieję prezentów, że wyjdzie nam troszeczkę więcej niż jeden, który zakupimy dla mieszkanki, mieszkanek naszej gminy, by pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Zawsze od samego początku przyświecał nam cel łączenia i cel niesienia pomocy. W tym roku chyba po raz pierwszy zaangażowały się młode panie. Dzieci, które również dostarczały swoje przetwory i brały udział w losowaniu nagród. Z wielką przyjemnością w piątek mogłem dotrzeć do kilku pań z miejscowości Sitno i Wysokie. Wielka radość spotkania się i wręczenia tych nagród. Boleję nad tym, że obowiązki nie pozwolą mi dotrzeć do wszystkich nagrodzonych, ale zapewniam, że w przeciągu najbliższych dni te nagrody w losowaniu dotrą do pań. I pragnę wszystkich zapewnić, że będziemy kontynuować taką budowanie otwartej gminy, gminy społecznej, gminy bliskiej każdemu mieszkańcowi, każdej z pań. Konkurs Kobieta Aktywna Gminy Międzyrzec Podlaski. Kobieta aktywna to znaczy jaka? To znaczy zaangażowana, otwarta, ciepła, życzliwa, energiczna, pomysłowa. I tak naprawdę tej kobiecie aktywnej można by było pewnie przypisać wszystkie te cechy, o których pani dyrektor wspomniała też wcześniej, które zostały wymienione na naszych budynkach użyteczności publicznej, na naszych świetlicach, bibliotekach, szkołach. Każdego roku zainteresowanie konkursem Kobieta Aktywna jest olbrzymie. Choćby w tamtym roku oprócz tytułów dla laureatek zostało wręczonych również bardzo dużo wyróżnień, o ile dobrze pamiętam, w Rogoźnicy. W tym roku mamy kolejne 3 laureatki, co tym bardziej nas cieszy, że zarówno rok poprzedni, jak i ten rok są to lata szczególne, o których prawdopodobnie wszyscy będziemy bardzo długo pamiętać, a nasze dzieci będą uczyły się o nich w książkach do historii. Tym milej jest mi ogłosić laureatki tegorocznego konkursu Kobieta Aktywna Gminy Międzyrzec Podlaski 2021. Każdej ze zgromadzonych tutaj dzisiaj laureatek można by było przypisać wszystkie tytuły. Trudno się było zdecydować też na to, które cechy w danej kobiecie są przeważające. Komisja miała trudny orzeł do zgryzienia, jednakże jest mi miło ogłosić, że tegoroczny tytuł Kobiety Kultury otrzymuje pani Zofia Stepulak z Berezy. Zapraszamy pani Zofio. Brawo! A no właśnie, to najważniejsze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Chciałabym też powiedzieć dwa słowa o pani Zofii.
Panią Zofię zgłosiły osoby, członkowie zespołu ludowego Alebaby z Berezy, z kapelą. I o Pani Zofii powiedzieć można równie dobrze, że jest ona i kobietą przedsiębiorcą, i po trosze też kobietą społecznikiem, bo Pani Zofia tak ma bardzo duży kurnik fer na drobiu. Kiedy przychodzi ten czas sprzedaży kurek, to usłyszałam takie informacje, że sama osobiście wsiada w samochód i rozwozi je po całym powiecie i okolicznych, i nie sprawia to jej w ogóle żadnego problemu. Ma też plantację aronii. Pani Zosia jest mamą trójki dzieci, trzech córek. Członkowie zespołu Alebaby mówią o niej w ten sposób, że jest to uczynna, pomocna, życzliwa i bardzo odważna kobieta, dla której nic nie sprawia problemu. Jest na każdy telefon, jak sam pan akurat Sawczuk powiedział, czasem się troszkę spóźni, ale to w ogóle nie jest problem, bo na pewno będzie. I tutaj też cytuję, jest to równa babka. W zespole Alebaby jako takim jest od mniej więcej 10 lat. Jest prawą ręką pani kierownik zespołu Alebaby. Czynnie uczestniczy w życiu zespołu, pomaga w plecieniu wieńców dożynkowych, zawsze znajdzie czas na pomoc, na zaangażowanie się, nie cierpi wymówek. Także jest to kobieta, która w tym roku otrzymuje tytuł Kobiety Kultury i jeszcze raz nagródźmy ją serdecznie. Pani dyrektor, że pani ma szczególną cechę, mianowicie potrafi łączyć, a nie dzielić, to po pierwsze, a po drugie też zawsze dysponuje czasem. Spotykamy się na różnych spotkaniach na terenie powiatu i jak prosimy naszych przedstawicieli, niejednokrotnie zapraszamy, bądź też otrzymują zaproszenia, pani Zosia zawsze jest. Dziękujemy za to. Usiądźmy może chwilkę. Bo sama gospodarza, to przecież męża nie ma. No właśnie, dokładnie tak. Też zapomniałam dodać, przepraszam, że pani Zosia jest właśnie w tym wszystkim samodzielna. Dzień i w nocy liczy sama na siebie. Więc muszę palić w nocy. Fenomen kobiety. Fenomen kobiety, po prostu. To jest właśnie... Myślę, moje zięcie to przychodzi i pyta się tak, babciu, czy kupi ci nową łopatę? Trzeba jest tą łopatę czasem wręczyć. Bo jesteś niezastąpiona. Ale właśnie, niezastąpiona. Bardzo dobre słowo. Dzięki. Zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty, jeden ciepły krzyk, żeby znaleźć cię tam, gdzie pochowałaś sen. Bardzo miło poinformować, że w tym roku tytuł Kobiety Przedsiębiorcy otrzymuje pani Elżbieta Chodzińska. Brawo! Elu, gratuluję. Zasługujesz tak mało kto na te miano. Nie wiem, czy to nie na pewno. Pani Elżbiecie również można przypisać tak naprawdę wszystkie te tytuły. Dlatego tegoroczna edycja konkursu była takim trudnym orzechem do zgryzienia. Pani Elżbieta, prezes Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej Razem, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Gminy Międzyrzec, jest kobietą niezwykle pomysłową, niezwykle zaangażowaną, niezwykle energiczną. Stworzyła i przewodniczy Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej Razem, które jest miejsce realizacji dla bardzo wielu kobiet z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Codziennie, dosłownie w biegu, dba o to, by spółdzielnia funkcjonowała, by funkcjonowała na wysokim poziomie, by zabiega o nowe zlecenia, o nowych klientów, zapewnia spółdzielni rentowność, ale jednocześnie spółdzielnia jest miejscem realizacji po części również zawodowych pasji,
ale i po prostu niesamowitych zawodowych umiejętności kobiet i mężczyzn zresztą również, którzy tam pracują. Pani Elżbieta, już jako prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Gminy Międzyrzec, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy, pozyskuje olbrzymie środki finansowe na różnorodne projekty, które służą mieszkańcom gminy Międzyrzec Podlaski. Dlatego nagródźmy ją serdecznymi brawami, bo naprawdę nie znam drugiej takiej kobiety jak pani Elżbieta. A pewnie. Gmina Międzyrzec ma szczęście do swoich mieszkańców i tak naprawdę to dzięki nim możemy się bardzo, bardzo fajnie rozwijać. Gdy zrodził się pomysł, aby osoby wykluczone nadać im nowe życie, pokazać im, że mogą pracować, mogą zarabiać na siebie i utrzymywać się, i postanowiliśmy już parę lat temu, że taka spółdzielnia socjalna, dająca miejsca pracy osobom wykluczonym, osobom dysfunkcyjnym, powstanie na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. I gdy rozmawialiśmy o tym, kto we własnym gronie, kto będzie w stanie spiąć to wszystko, tak aby to normalnie i fajnie funkcjonowało, a przyszła nam na myśl pani Ela, już emerytowana pani dyrektor szkoły z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. I my mamy szczęście do mieszkańców, ale mamy szczęście też do wyborów, bo to był strzał w dziesiątkę. I cenię panią Elżbietę niebywale, bo jest to osoba tak otwarta, z tyloma kreatywnymi pomysłami, poszukująca ciągle źródeł. Ja myślałem, że ja będę miał spokój, jeżeli pani Ela zacznie to nadzorować i prowadzić tą spółdzielnię i stowarzyszenie. A tutaj nie ma tygodnia, aby pani Ela nie przychodziła i może byśmy coś. I chcę też zdradzić małą tajemnicę, która już chyba nie jest tajemnicą, ale na terenie gminy Międzyrzec Podlaski powstanie Uniwersytet Ludowy. To stowarzyszenie, które prowadzi pani Ela, pozyskała pieniążki na rozwój i prowadzenie tego Uniwersytetu Ludowego. Jest to kolejny projekt, który będzie realizowany. Bo tak jak wiele projektów senioralnych, które prowadzimy, więc cieszymy się bardzo, że możemy współpracować z tak kreatywnymi paniami, które dzisiaj tutaj gościmy. Jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. Może ja sekundkę tylko. Nie byłoby spółdzielni, byłoby stowarzyszenia, gdyby nie pan wójt, więc to nie to nawet człowiek. Od pana wójta, do pana wójta pomysły. Natomiast co do tego projektu, z którego się bardzo cieszę, to zaangażowanych było wiele osób. Wiele osób, tak. Także ale dzisiaj wszyscy, mówimy o pani. Tak, wszyscy starali się, żeby to spiąć. No i udało nam się, że ten projekt przeszedł. Ale to nie tylko moja zasługa. Także. I skromnie jeszcze. Tak właśnie chciałam powiedzieć a propos tej skromności, że gdy przyszłam do pani Eli załatwić takie formalności właśnie w kwestii tego konkursu, to pani Ela powiedziała, ale gdzie tam ja, jest tyle takich wspaniałych kobiet na terenie gminy i przedsiębiorczych, gdzie tam ja? I to jest właśnie cała pani Ela. Która niestety nie mogła dziś być z nami. Jest mi bardzo miło ogłosić, że tytuł kobiety społecznika
otrzymuje pani Katarzyna Tymoszuk z Krzywicy. Dziękuję pięknie. To ja ją, panią, na które ramię? Tak, tak? Tak? Na prawe chyba. O, tak. Tak, tak. Kasia, rączkę. Pomogę ci. Nie miałam okazji takich szarf przyjmować. Proszę jeszcze tutaj. I to potwierdzenie, że bardzo cię, Kasiuniu, cenimy i cieszymy się, że tworzysz takie fajne oblicze tej gminy. Dziękuję pięknie. Jesteśmy zaszczyceni. Tak, bardzo. To ja jestem zaszczycona. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Panią Katarzynę do konkursu zgłosi dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, pisząc o pani Kasi w ten sposób. Pani Katarzyna jest nauczycielem języka angielskiego w tejże szkole. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym miejscowości, w której mieszka, Krzewicy i nie tylko, jak wszyscy zgromadzeni tutaj wiemy. Angażuje się w wiele wydarzeń na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Pani Katarzyna jako nauczyciel języka angielskiego zaraża swoimi pasjami uczniów i uzyskuje z nimi bardzo wysokie wyniki w nauczaniu. Z własnej inicjatywy pisze projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży, pozyskuje na ich realizację dofinansowania. Dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadziła do realizacji wielu ciekawych projektów, na przykład, i teraz proszę mnie poprawić, bo tytuł jest po angielsku, School as Local Centers of Revitalization and Keeping National Identity. Świetnie. W ramach którego dzieci poznały kulturę innych państw, wzięły udział w bezpłatnych wyjazdach na Białoruś i Słowację. A także projekt Mamy Moc, w ramach którego dzieci uczyły się samodzielności, rozwijały swoje talenty wokalne i taneczne. Swoją postawą pani Kasia stara się zachęcać innych do zdrowego i aktywnego trybu życia, a przy tym zupełnie bezinteresownie angażuje się tak naprawdę każdą zaproponowaną jej akcję. Dlatego jest to taka ważna dla nas i taka cenna. Brawo! Dziękuję bardzo. Kasiu, co byśmy bez pani zrobili? Gratulacje jeszcze raz. To my jesteśmy, ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy dumni, jak wszyscy tutaj stoimy. Instytucje kultury, wójt gminy i myślę, że cała społeczność gminy Międzyrzec Podlaski, że z takimi osobami może współpracować. Dla nas to wielka radość. To dla mnie, słuchajcie, jest wielką radością to, że w tej gminie tak wiele się dzieje i że ja mogę być częścią tych wszystkich inicjatyw i że mogę za sobą gdzieś tych ludzi, z którymi na co dzień żyję, też do tego wszystkiego porwać. To jest wspaniałe, bo nie we wszystkich miejscach naprawdę tyle rzeczy się dzieje. Także to my dziękujemy za waszą całą pracę. My nie przeszkadzamy. Dziękujemy. To, co jest ważne, o czym nie wspomniałem, to fakt, że Forum Kobiet zrodziło się oddolnie. Poprzez aktywne kobiety z gminy Międzyrzec Podlaski. I oczywiście z każdym rokiem przybiera ona zupełnie inny charakter, ale zawsze towarzyszy przesłanie, aby dzielić się dobrem i zawsze każde z forum ma w swoim zakresie pewne samodoskonalenie, samokształcenie poprzez udział w różnych spotkaniach, które przy tej okazji są organizowane. W dniu dzisiejszym też panie w naszych świetlicach mogą skorzystać, co prawda w sposób ograniczony, bo taką mamy też rzeczywistość, skorzystać z wielu ciekawych ofert skierowanych do nich. I już na koniec jeszcze raz chciałbym życzyć wszystkim paniom dużo radości, miłości, uśmiechu, bo bez was świat byłby szary, smutny i na pewno inny. Cieszymy się waszą obecnością i zapewniamy, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie mężczyzn w gminie Międzyrzec Podlaski. Słowa te kieruję do wszystkich panów. I oczywiście w tej sytuacji, w której żyjemy dzisiaj, życzę zdrowia, wytrwałości,
oraz takiej dobroci płynącej nie tylko z rodziny, ale również z otaczających nas ludzi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A my, korzystając z okazji, że niebawem zbliża się Dzień Mężczyzny. Naprawdę? Jest taki dzień? Tak, niebawem zbliża się. Również w imieniu swoim, pani dyrektor, wszystkich pracownic GOP-u i biblioteki, chciałbyśmy wszystkim panom złożyć serdeczne życzenia, panom z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, spoza gminy. Życzymy panom, byście nas kochali, byście nas szanowali i byście byli dla nas wyrozumiali. A z tą wyrozumiałością to w sposób szczególny kieruję te słowa do trzech panów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy od jutra goszczą w naszym budynku tutaj wysokim. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękujemy pięknie. A to hotel. Dobrze, brawo. Bardzo dobrze, że ten Dzień Mężczyzn jest raz w roku, bo Dzień Kobiet trwa, drodzy panowie, każdego dnia. Cały rok. Cały rok. Jeszcze raz wiele radości. Thank you.